Witam bardzo serdecznie na terenie klubu Raszyn. Dzisiaj przed nami eliminacje wstępne do 23. konkursu Wygraj Sukces. Finał odbędzie się oczywiście w Tarnobrzegu, ale pierwszy etap zawsze w klubie Raszyn, tutaj w spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. Bardzo jestem ciekaw, kto do nas dzisiaj przyjechał. Jak masz na imię? Julia Wojtczak. A skąd przyjechałaś? Z Dobrzyniewa, blisko Piły, gmina Wyrzysk. I to jest twój pierwszy konkurs? Nie. Czyli brałaś już udział w takich konkursach, tak? A dlaczego śpiewasz? Bo lubię akurat śpiewać. Jak widzimy, mamy utalentowane dzieci, które lubią śpiewać. Ale ciekaw jestem, bo tu chyba Ania, tak? Co? Skąd jesteś? Swarzędza. Swarzędza. A uczysz się śpiewać u kogo? U cioci Beaty. U cioci Beaty. Ja myślę, że za chwilę ciocia Beata też się wypowie. I dla Ani to nie jest pierwszy konkurs, tak? Nie, dla mnie to nie jest pierwszy konkurs. A trema jest? Czasami, ale niezbyt często. A dzisiaj? Trochę. Będzie na pewno. Dobrze. Jak się okazuje, mamy także chłopców. Jak masz na imię? Mam na imię Piotrek. I skąd przyjechałeś? Z Buku. Aha, i to jest twój pierwszy konkurs, czy już brałeś udział w tego typu konkursach wokalnych? Nie, pierwszy raz. Boisz się? Jest trema, ale myślę, że to jest w każdym występie, które musi być trochę tremy i o to chodzi. I rozumiem, że ta trema jest mobilizująca u ciebie, tak? Tak. Bardzo się cieszę. Mamy też Hanię. Hanię znamy, bo Hania tutaj przychodzi na zajęcia do cioci Beaty. Myślę, że zaraz ciocia Beata coś szerzej tutaj powie o tej działalności. Dla Hani to jest który? Setny czy dwusetny konkurs? Coś koło tego. Coś koło tego, ale z tego co wiem, to Hania ma już jakieś sukcesy. Pamiętasz jakieś sukcesy tutaj nam opowiesz, jakie były w wokalistyce? No, taki pierwszy, który pamiętam, to odbył się w 2017 roku, właśnie tutaj w tym klubie i wtedy zajęłam pierwsze miejsce na konkursie Małolata. Bardzo, bardzo się cieszę, pamiętam ten konkurs. No i mamy jeszcze tutaj... Nataszę. Nataszę Ludwiczak, która też przychodzi tutaj na zajęcia studia piosenki prowadzone przez panią Beatę Adamską. A dla Nataszy jest to który z kolei już konkurs? Ojej, już tą trochę razy tutaj byłam na konkursie Wygraj Sukces i nie tylko na Wygraj Sukces, no więc już mam trochę konkursów za sobą tych. A dlaczego Natasza lubi śpiewać? Bardzo lubię, zawsze lubiłam muzykę i śpiewać od przedszkola lubiłam, więc no teraz śpiewam. I bardzo się cieszę, że tutaj trafiacie, a potem możecie brać udział w takich konkursach. No ciekawe, co ciocia Beata opowie o tej działalności. Między nami po ulicy, pojedynczo i grupkami, snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie da nich de Volaille i Paryże i Szanghaje i nie dla nich bal i ubaw, ani lala, ani buba itp. itd.
uwielbiam te wszystkie dzieciaki, które przyjeżdżają tutaj do klubu Raszyn na wszystkie nasze konkursy. Jest ich coraz więcej i to należy uznać za nasz sukces wspólny z kierownikiem, że te dzieciaki tutaj naprawdę się garną i przyjeżdżają z najdalszych zakątków, że tak powiem, już w tej chwili Polski, można powiedzieć. Ale co to? Jeśli chodzi o konkurs, to kierownik już powiedział wszystko. Drugi etap będzie się odbywał za prawie miesiąc, może troszeczkę więcej. 1 czerwca będzie drugi etap, etap regionalny, a dziś jurorzy to ile i co, to opowie przewodnicząca, a ja chciałabym tylko życzyć wszystkim naszym uczestnikom powodzenia. Która koszula lepszy będzie sweter, dżinsy, rurki, to mój styl. To ładny dekolt, lubię też tuniki, do nich leginsy, dobry trik. Tiul, pod nim halka, taka najmodniejsza, super spódnica, świetny szyk. Jest całkiem nieźle i jeszcze dodatki, ciemne bransoletki, taki myk. Oj, jest afera, jak to się stało? Przecież mój styl to modny hit. Padłam na Julkę i aż mnie zatkało, te same ciuchy, ten sam szyk. I co to będzie, co ja teraz robię? Niezły ambaras, ale wstyd. Przecież już każdy zobaczył nas obie, to dopiero będzie szkolny hit. Nie jest trend, nie młody pęd, to co czujesz i chcesz. Gust i dobry smak potrafią tak niepowtarzalnym się stać. Konkurs przygotowany jest przez Stowarzyszenie Galiarda i Klub Raszyn. To już taka od kilku ładnych lat współpraca, a przewodniczącą jury dzisiejszych przesłuchań jest pani Marianna Nowak. Po raz kolejny już jestem zaproszona jako tutaj do jurorowania na konkursie piosenki. Bardzo się cieszę. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie, ponieważ dzieci śpiewają, dzieci i młodzież śpiewają naprawdę bardzo pięknie, więc nie tylko to jest tutaj trud oceniania dzieci, a również przyjemność z mojej strony wysłuchania różnych bardzo, bardzo, bardzo fajnych, pięknych produkcji. Oczywiście mamy 4 grupy wiekowe, tutaj teraz o konkursie opowiadając. Ta najmłodsza grupa już się odbyła od rana, bardzo dużo ładnych piosenek wysłuchaliśmy w wykonaniu utalentowanych dzieci. Teraz już troszeczkę starsze dzieci. Grupa druga, grupa najbardziej liczna, ponieważ w grupie drugiej jest ponad 30 osób. Czeka nas jeszcze grupa trzecia oraz grupa czwarta. Jest to już młodzież, tutaj młodzież licealna, więc myślę, że jeszcze wiele, wiele występów fajnych i zrobiących wrażenie przed nami. A do drugiego etapu właściwie konkursu wybieramy 20 osób, które tutaj właściwie w tym drugim etapie wystąpią. Oraz jeszcze mamy do rozdania wyróżnienia, więc zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w tego typu konkursach, które organizuje Stowarzyszenie Galiarda oraz Klub Raszyn. Mam
teraz jest wszędzie, możesz sprawdzić w internecie. Cudownie brzmi na festiwalach i w atlecie. Dziś o przygodzie, jaką miała dziewczyneczka, gdy darowano jej w prezencie cud koteczka. Kromka kuzon, planet nas. Ta muzyka to jest czas. Dziewczynka Ania fajna była spod Krakowa. Prócz kota miała psa, papuszki i chomika oraz królika, co fikołki ciągle fikał. Ten kot nawiewa małej Ani każdej nocy. Ona martwiła się niezmiernie, mocząc w kocyk. Więc zwał się Daisy, chomikowi wpis zbyło. Papuszką woli Dudy królik, dziek się bawił miło. Kropka kuzą, planet las. Thank you.